Halo, halo! Może powtórzymy niemiecki? Das ist machbar. A w dzisiejszym filmiku porozmawiamy o przymiotnikach i o czasownikach nieregularnych i podpowiem Wam trochę, jak się ich uczyć. Zacznijmy od przymiotników. Przymiotników możecie się zacząć uczyć w parach. Na przykład groß, klein, czyli duży, mały. GROSS, KLEIN. SZNEL, SZYBKI. langsam, WOLNY. SZNEL, langsam, SZNEL, langsam, KLUG, MĄDRY. DUM, GŁUPI. KLUG, DUM. Czyli łączymy sobie te przymiotniki w pary. Weźmy jeszcze DYK, GRUBY. DYN, CHUDY. Dik, dun. Na pewno łatwiej jest się uczyć przymiotników w parach, jak właśnie duży, mały, grus, klein, bo się to jakoś kojarzy. Ale jeśli uczymy się jakiegoś słówka osobno, jakiegoś jednego słówka, to warto też to słowo skojarzyć, na przykład z jakąś osobą. Czyli jeżeli chcemy się takiego przymiotnika nauczyć, na przykład jak stark, czyli silny, to wyobraźmy sobie kogoś, kto jest silny. Weźmy na przykład, że Stefan jest silny. Stefan zaczyna się na literkę... S, sztark również zaczyna się na S i możemy to połączyć i powiedzieć Stefan jest sztark, czyli Stefan jest silny. Stefan jest sztark. Stefan jest sztark. Stefan jest sztark. Czyli y, możemy zapamiętać y, te, to słowo sztark, ten przymiotnik sztark, kojarząc właśnie to słowo ze Stefanem, bo Stefan jest sztark. Stefan jest sztark. Ze Stefanem możemy skojarzyć sobie też inny przymiotnik, którego chcemy się nauczyć, na przykład Schüchtern. Stefan zaczyna się na S, Schüchtern zaczyna się na S. Schüchtern to nieśmiały i możemy powiedzieć na przykład Stefan jest stark, aber sehr schüchtern. Stefan ist stark, aber sehr schüchtern. Stefan to mówię tu po polsku to imię no nie, mam na myśli polskiego Stefana. Weźmy lisę, lisa. Lisa jest lip, czyli lisa zaczyna się na l, lip też na l, więc możemy skojarzyć sobie z lisą, że lip to jest kochany, kochana, bo lisa jest lip, czyli lisa jest kochana. Lisa jest lip. Jeśli mam kolegę Irka i Irek jest bardzo inteligentny, to mogę się przymiotnika inteligent nauczyć. Irek jest inteligent. Irek jest inteligent. I w momencie, kiedy pomyślisz o Irku, od razu ci się przypomni słówko inteligent. Lustych oznacza zabawny, śmieszny, zabawny. I jeśli chcemy zapamiętać to słowo, to weźmy na przykład Ludwika. Ludwik jest lustych, czyli Ludwik jest zabawny. Ludwik jest lustych. Zaczyna się na L jedno i drugie. Ludwik i lustych. Ja. Jak będziecie myśleć o słówku zabawny, to wtedy Wam się skojarzy Ludwik. Yy, albo jeżeli będziecie chcieli sobie przypomnieć słówko zabawny, to pomyślcie o Ludwiku. Przejdźmy teraz do czasowników nieregularnych. Jak sama nazwa wskazuje, czasownik nieregularny potrafi odmieniać się nieregularnie. To znaczy, że mogą występować jakieś tam drobne zmiany w tej odmianie czasownika. Znacie już na pewno yy, odmianę. Taką podstawową, regularną. Wiadomo, że do, od, odpowiednio do osoby trzeba dodać odpowiednią końcówkę, a w czasowniku nieregularnym może się też środek tego czasownika zmienić. Czasowniki nieregularne to na przykład lesen, schlafen, haben, sein. Lesen, schlafen, haben, sein. Lesen, schlafen, haben, sein. To na przykład czasowniki nieregularne. I na czym polega ich nieregularność? Przyjrzyjmy się tym czasownikom. Lizn to czytać, a odmienia się ten czasownik tak. Ich lese, du liest, er, sie, es liest, wir lesen, ihr lest, sie, sie lesen. I na czym polega nieregularność tego czasownika? Na tym, że dochodzi tutaj literka I i na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli po prostu literka I nam się pojawia i to trzeba zapamiętać. Sprawdźmy, jak odmienia się schlafen, czyli spać. Ich schlafe, du schläfst, er sie es schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie sie schlafen. Zauważyliście już, co tu się dzieje? Nad a pojawiają się kropeczki, czyli tworzy się tak naprawdę a-umlaut. Czyli du schläfst, er sie es schläft. To trzeba zapamiętać. A jak odmienia się haben, czyli mieć, haben, ich habe, du hast, er sie es hat, wir haben, ihr habt sie, sie haben. Czasownikiem nieregularnym jest również sein, czyli być. On odmienia się podobnie jak haben, to znaczy po prostu jest taki no, pokręcony trochę. Trzeba po prostu sobie w jakiś sposób przyswoić te formy. Zaraz wam podpowiem też, jak. Sprawdźmy czasownik sein, czyli być. Ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sie sind. Czasowniki nieregularne mają to do siebie, że potrafią być trochę pokręcone. Ale też w nieregularności pojawiają się czasem regularności. Wiem, że brzmi to trochę za ale zwróćcie uwagę na podobieństwa między czasownikami nieregularnymi. Na przykład, czasownik schlafen schlafen czyli spać jest podobny do czasownika fahren czyli jechać. Jak się przyjrzymy tym dwóm czasownikom, to od razu na pierwszy rzut oka idzie zwrócić uwagę na pewne podobieństwa. Na przykład mamy ich schlafe, ich fahre. Du schläfst, du fährst. Er sie es schläft, er sie es fährt. Wir schlafen Wir fahren, ihr schlaft, ihr fahrt, sie sie schlafen, sie sie fahren. Czyli zwróćcie uwagę na to, że w dół pojawia się a umlaut, i przy ES i S pojawia się np. aumlaut, czyli możecie sobie pomyśleć, że te dwa czasowniki są do siebie bardzo podobne i możecie sobie je w ten sposób skojarzyć, i już odmiana jednego i drugiego nie będzie taka odosobniona, bo sobie pomyślicie, że aha, szlafn odmienia się właściwie podobnie do faren, bo to a zamienia się na aumlaut. Możecie sobie kojarzyć czasowniki, które są do siebie podobne. Weźmy jeszcze dla przykładu czasownik sprechen, mówić, i helfen, czyli pomagać. I zwróćcie uwagę też na odmianę, gdzie są podobieństwa. Zobaczcie, gdzie znajduje się podobieństwo. Ich spreche, ich helfe. Du sprichst, du hilfst. Er sie es spricht, er sie es hilft. Wir sprechen. Wir helfen. Ihr sprecht, ihr helft. Sie, sie sprechen, sie, sie helfen. Widzicie podobieństwo? Czyli to e w i e w helfen zamienia się w pewnym momencie na i. Czyli widzimy, du sprichst, du hilfst. Er, sie, es spricht, er, sie, es hilft. To są te podobieństwa, które pomogą Wam zapamiętać i skojarzyć ze sobą czasowniki. Ale tak jak w przypadku przymiotników, proponuję wam uczyć się odmiany czasowników i w ogóle czasowników w jakimś kontekście, czyli najlepiej w jakimś przykładowym zdaniu i wtedy będziemy mogli to też skojarzyć z jakąś osobą. Na przykład możemy powiedzieć lisa ist lieb und sie liest gern. Czyli Lisa jest kochana i chętnie czyta. I lubi czytać. Lisa jest lieb und sie liest gern. Czyli Lisa jest kochana i Lisa chętnie czyta. Czyli możemy sobie właśnie z Lisą skojarzyć to słówko lesen, bo Lisa list. I też nam się to na przykład z imieniem kojarzy. Czyli Lisa list. Czyli Lisa czyta. Lisa kojarzy nam się wtedy z trzecią osobą i tak jest nam łatwiej zapamiętać na przykład odmiany lisn w trzeciej osobie. Lisa, list. Możemy też na przykład powiedzieć irek spricht deutsch i za pomocą irka zapamiętać na przykład, że w sprechen e zamienia się na i, czyli irek spricht deutsch. Irek mówi po niemiecku i dzięki temu zapamiętujemy, że na przykład w trzeciej osobie właśnie to e zamienia się na i, bo mamy Irka. To łatwiej to zapamiętać. Irek spricht Deutsch. A kojarzycie piosenkę Rammsteina Du hast? Du hast, du hast mich. Kojarzycie to? Jeśli tak, to już wiecie jak się odmienia haben przy du. Du hast. Ja. Mam nadzieję, że dzięki różnym skojarzeniom nauka przymiotników i odmiany czasowników i czasowników w ogóle będzie dla Was o wiele łatwiejsza. Dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.